I, Mojsie, i Syna, i Ducha Świętego, moi drodzy, dzisiejszy dzień, druga niedziela adwentu, tak ładnie nam ośnieżona i rozpromieniona przez słońce, będzie poświęcona światłu ze wschodu, a mianowicie Maronitom, z, z tej okazji, że od dzisiaj już do nas przybyły po perupetjach i różnych e, e, diabelskich przeciwnościach na stałe relikwie trzech świętych, kościoła libańskiego. Relikwie pierwszej klasy, których, moi drodzy, muszę tutaj uderzyć się w piersi, a nawet nie dowierzałem, że uda się je zdobyć. To jak pani Cecylia wyjeżdżała do Libanu, to dzięki jej uporowi napisaliśmy pismo, przetłumaczyliśmy na angielski, pojechałem do Kuri, podstępowałem. jeszcze proboż podstępował. no i, no i pojecha, pojechała pani Cecylia. No cóż, no i wróciła, to no ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, nie tylko z jednym, ale ze wszystkimi trzema, co sobie poczytuje jako wielki znak Bożej opatrzności, gdyż święty Szarbel, którego portret wisi już i już zostanie w naszej kaplicy, jest najbardziej rozpoznawanym libańskim świętem, a tutaj proszę mamy koronę wszystkich trzech i to w jednym relikwiarzu. Nie wiem, czy jest drugie takie miejsce w Polsce, gdzie oni, gdzie oni na raz trzech ze sobą są. A u nas tak. Natomiast tę dzisiejszą homilię chciałbym Wam poświęcić tym, aby Wam opowiedzieć o Maronitach. Bo to są bardzo fascynujący ludzie. Ja wcześniej o nich wiedziałem tyle co z seminarium, że istnieją, obrządek antiocheński, tam jakaś starożytna liturgia i tyle. Natomiast gdy zacząłem przygotowywać dzisiejsze słowo, to odkryłem, że to są naprawdę ludzie bardzo wspaniali. I którzy tym się, tym się przysłużyli Kościołowi, że w tym całym morzu tych przeciwności, o którym zaraz usłyszycie, oni zawsze byli wierni Rzymowi. Czyli jak, jak o polskach się mówi Polonia semper fidelis, to możemy powiedzieć, że Kościół libański semper fidelis. A jako mottem dla tych wszystkich świętych libańskich mogą być słowa z psalmu 91. Justus ut palma florebit sicut cedrus quen libanu es multiplicabitur. Kościół Święty czyta na ofertorium przy świętych o doktorze Kościoła. No I te słowa Justus ut palma florebit sicut cedrus są napisane w języku aramejskim na stule świętego Marona, którego figurę umieszczoną z na zewnątrz bazyliki św. Piotra poświęcił papież Benedykt XVI z okazji jego 1600 śmierci jego postać kończy korowód świętych przed bazyliką św. Piotra. Święty Maron, od którego imię biorą właśnie maronici. Kim był święty Maron, od którego pochodzą właśnie owi maronici? Święty Maron był mnichem anachoretą. Żył w IV wieku w rzymskiej prowincji, zwanej wtedy Syria Secunda, w której miejscowa ludność. Była pochodzenia aramejskiego i posługiwało się językiem aramejskim. O świętym Maronie wiemy od świętego Jana Chryzostoma Patriarchy Konstantynopola, który z nim korespondował, i Teodoreta, biskupa Cyru, który napisał dzieło pod tytułem Dzieje Miłości Bożej, czyli Historia Mnichów Syryjskich. Święty Maron naśladował świętego Jana Chrzciciela, o którym już dzisiaj słyszeli w stylu jego życia i sposobie jego życia i tak, żeby uzewnętrzniły się w nim słowa teraz trzeba, bym ja się umniejszał, aby on wzrastał. Mieszkał pod gołym niebem, na szczycie góry. Z rzadka jedynie chronił się do namiotu, aby przed deszczem słynął z niezwykle surowej ascezy wielkiej świętości i skuteczności jego modlitwy. Bo tak, moi drodzy, jest. Że wielka asceza, surowe życie, modlitwa i kontemplacja prowadzą do świętości, a im tego mniej, tym świętości również jest mniej. Dlatego nie dziw, że nie należy się dziwić, że Teodoret pisze o nim jako mężu wielkim i sławnym w owej krainie, do którego przechodzili ludzie policzne, błogosławieństwa, które jak rosa gasiły ogień gorączki. Zabierały dreszcze, uciekały od niej demony i liczne, różne, i, i liczne różne choroby, na których pisze Teodoret, lekarze mają różne lekarstwa, a święty Maron miał jedną. Czyli modlitwę i zawsze ustępowało. Ci, którzy chcieli naśladować tego wielkiego męża, wkrótce założyli klasztor i od jego imienia nazywali się Maronitami. Klasztor ten, że uposażony i rozbudowany przez cesarza Marcjana. W 452 roku, do czasu swego zburzenia w X wieku, był centrum życia duchowego Maronitów. Klasztor tenże był także bastionem ortodoksji katolickiej i oparł się wszystkim starożytnym herezjom. Mnisi z wielką gorliwością bronili dogmatów uchwalonych na Soborze w Chalcedonie. 451 roku. Dzisiaj nam się to wydaje, moi drodzy, takie gdzieś odległe. Jakieś tam spory dogmatyczne o Trójce Świętą, ale wtedy to szła sprawa o istotę naszej wiary. Czy Chrystus jest Bogiem? Albo czy Chrystus jest człowiekiem? To, to nie są. E, dzisiaj my mówimy jednym tchem wyznania naszej wiary, które odśpiewamy dzisiaj po e, pochomili, po, po, po ale zanim one się ukształtowało, to diabeł robił wszystko, aby prawdę Bożą zafałszować. I lała się krew, rozlewana zwłaszcza w owym czasie przez zwolenników monofizytyzmu, którzy twierdzili, że natura ludzka Pana Jezusa została wchłonięta przez Boską. A maronici bronili, bronili wiary katolickiej nawet za cenę własnego życia. I tak tylko w, w jednym takim, tylko w czasie jednego napadu. Kiedy piegrzymowali do grobu świętego Szymona Słupnika, zginęło ich z rąk heretyków 350. Piszą potem do papieża Choryzmizdasa, że o swoich prześladowaniach w obronie chalcedońskich prawd wiary. Ale nie tylko ze strony heretyków i schizmatyków cierpieli Maronici. Na początku VII wieku Antiochia Syryjska została podbita przez Persów. Rozpoczyna się czas chaosu. Pogłębiony jeszcze bardziej, od kiedy to w roku 622 sekta Mahometa wylęgła z czeluści pikielnych, rozległa się po całym wschodzie. I tak Maronici znaleźli się w morzu islamu, w którym tkwią po dziś dzień. W roku 609 patriarcha Maronitów Anastazjusz II został zamordowany podczas powstania żydowskiego, a Persowie zakazali wybierania nowego. Mnisi z klasztoru św. Marona Podjęli decyzję o wybraniu patriarchy spośród siebie i zostaje nim święty Jan Maron. Pod koniec VII wieku w wyniku prześladowań muzułmańskich zostają zmuszeni do opuszczenia żyznej Doliny Orontes i przenieśli się w odludne i trudne do zamieszkania górskie tereny Libanu. Z nieliczną ludnością łączył ich wspólny język syryjski. Tam osiedli i wiedli życie surowe, proste, wypełnione modlitwą i pracą. I w ten sposób święta Dolina później stanie się kolebką maronickiej narodowości. No, niech nas to nie dziwi, bo Maronici to są mnisi, nie żenią się, ale miejscowa ludność, z którą się mnisi tak zżyli, przejęła wszystkie ich zwyczaje, także od pewnym momencie wszystkich tych, którzy zamieszkiwali tam te Wysokie Góry libańskie, Nazywano Maronitami. Ale fakt zamieszkania w wysokich górach, pięknych i, i ośnieżonych, wcale nie chronił ich przed prześladowaniami ze strony muzułmanów. Mieli status tzw. trchimi i musieli płacić wysokie podatki w zamian za umiarkowaną autonomię. Ale islamski cerber kąsał ich zawsze. I musieli stawiać opór i to zbrojny. Szlachetni urodzeni stali się przywódcami, a prości ludzie wojownikami musieli walczyć, aby przetrwać. I tak ta wzajemna walka i o przetrwanie trwała aż do chwili, kiedy na horyzoncie pojawiły się armie krzyżowców. I wiemy, moi drodzy, że od synodów Clermont w 1095 roku rozpoczyna się epopeja wypraw krzyżowych jednej z najpiękniejszych kart historii chrześcijaństwa. I kiedy armie krzyżowców dotarły do Ziemi Świętej, maronici powitali ich z wielką radością i entuzjazmem. Wkrótce także okazali się na nich niesłychanie pomocni, ze względu na to, że świetnie znali teren i udzielili wsparcia wojskowego. Biskup Wilhelm Styru, znany kronikarz, który towarzyszył I krucjacie, w swojej kronice opisał maronitów jako walecznych i mężnych wojowników, którzy byli znakomitymi jeźdźcami. Proszę, zupełnie tak jak my, niegdyś. I nie dziwi nas, dlaczego Frankowie traktowali maronitów w odróżnieniu od innych mieszkańców z wielką życzliwością. Cały czas krucjat istnienia Królestwa Jerozolimskiego to okres wielkiego rozkwitu kościoła maronińskiego, czas budowania kościołów, wznoszenia klasztorów i rozwoju sztuki maronickiej. Ale przede wszystkim, i co najważniejsze, otworzyła się po wielu wiekach droga do Rzymu. Papież Innocenty III wysłał do nich swego legata, a potem zaprosił patriarchę maronickiego do udziału w IV Soborze Lateraneńskim. Napisał także specjalną bullę, kwija divine sapiencje skierowaną do patriarchy i biskupów maronickich, chwaląc ich wierność w wierze katolickiej, potwierdzając starożytne przywileje i nadając liczne odpusty. Także król Francji, święty Ludwik IX, w czasie swojej wyprawy krzyżowej w 1250 roku, napisał specjalny list, którym rozkazał traktować Maronitów na równi z Frankami. To się wydaje cóż tym dziwnego, ale Frankowie to był lud bardzo dumny, i więc, jeżeli król kazał miejscowych traktować na równi ze sobą, to jest oznaka wielkiego zaufania. Po wyparciu krzyżowców z Ziemi Świętej, po upadku Akki, jak łatwo możemy się domyślić, jaki los spadł maronitów, którzy tam zostali za to, że wcześniej wspierali krzyżowców i że byli wierni, wierni Rzymowi. Zawsze, co też podkreślali potem liczni papieże, aż do Benedykta XIV wyłącznie, maronici Udzielali schronienia tym krzyżowcom, którzy chcieli pozostać w Ziemi Świętej i przy, czy przyjąć maronicki sposób życia. Potem więź z Rzymem została podtrzymywana aż do końca średniowiecza dzięki Franciszkanom, którzy mieli żelazne listy od sułtana i, i krusowali o komisariusze między patriarchą maronickim a Rzymem. W 1515 roku, w liście do patriarchy, papież nazywa maronitów różami pośród cierni ze względu na ich wierność Rzymowi. Potem, dzięki jezuitom, którzy nauczyli się lokalnego języka, przetłumaczono na arabski dzieło Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa oraz katechizm św. Piotra Kanizjusza. Potem maronici przyjęli kalendarz gregoriański. A za czasów Piusa V otwarto w Rzymie Kolegium Maronickie. Przyjmowano do kolegium chłopców, którzy mieli od 8 do 10 lat, aby ich wykształcić, ponieważ dobre wykształcenie było zawsze w cenie. A Maronici byli tak zdolni, ponieważ znając kilka języków wcześniej semickich, bardzo trudnych, z łatwością opanowali łacinę, grekę i wiele innych języków ówczesnych, europejskich, do tego stopnia, że Szybko absolwenci kolegium przy, przyjęło się takie mówienie, że mądry albo zdolny czy uczony jak Maronita. I ciekawostkę, tylko jako ciekawostkę powiem, że w budynkach tegoż kolegium przy Via Dei Maroniti, na przykwirinale papież Pius IX otworzył polskie seminarium. Począwszy od XVI wieku, ziemia libańska przechodziła z rąk do rąk w różnych dynastycznych sporach wewnątrz islamu. Kiedy sułtan turecki Selim I groźny, zwany okrutnym, podbił Syrię, Liban i Egipt, Maronici aż do pierwszej wojny światowej znaleźli się pod panowaniem Turków otomańskich. Był to czas prześladowań z różną intensywnością. Ale w roku 1527, z powodu okrucieństwa tureckiego, patriarcha zwrócił się do cesarza Karola V Habsburga z prośbą o pomoc militarną, obiecując wystawić 50 tysięcy wojowników. Daje nam tu jakiś e, obraz nastrojów i mocy, czy siły Kościoła Marońskiego w tamtym okresie. Niestety, krucjata nie doszła do skutku, ale sytuacja za czasów Sulejmana wspaniałego na tyle się poprawiła, że Maronicy cieszyli się największymi przywilejami spośród mieszkańców. Ściągnęło to, to na nich zawiść schizmatyków z Kościołów Wschodnich. Skąd te przywileje? Myślę stąd, moi drodzy, że islam liczy się z wojownikami, a gardzi uległymi. W 1736 roku kościół libański zwołuje synod uważany do dziś jako najważniejsze wydarzenie w dziejach całego kościoła maronickiego, w którym przyjmuje reformy trudenckie. Potem już skracając te różne perypetie tamtego dzielnego ludu, na tyle oni byli uczeni i świetnie wykształceni, że nawet emirowie dawali swoich synów czy wnuków na wychowanie maronitom. Do tego stopnia, że jeden z nich udał się do papieża i obiecał, że jeżeli wróci i uda mu się odbić Jerozolimę, zdobyć podpanowanie, to się ochrzci. I tak się, że prawie stało, został, jak wrócił, był bardzo popularny, na tyle wzrosła jego potęga, że rozkaz sułtana został zamordowany. Ale przed śmiercią uczynił znak Krzyża, co było uznawane za jego nawrócenie. A jego następcy już przyjęli chrzest. I tak powoli ziemia libańska stawała się coraz bardziej chrześcijańska i przez to kwitła. Do chwili, aż zwróciło to na uwagę Stambułu, i mamy już wiek XIX, i w wyniku politycznych intryg między Stambułem, Francją i Anglią, która to odbywała, która tutaj odegrała no, straszną rolę, tak podżegacza to nie pierwszy raz, i kraj Cedrów stał się areną wojny domowej. A oczywiście o podłożu religijnym, a wojny religijne są najkrwawsze. I tylko w ciągu jednego roku 1860 i tylko w ciągu 22 dni czyli nic nie cały miesiąc zginęło 22 tysiące maronitów, spalono 106 wiosek, zburzono 560 kościołów i 42 klasztory spalono. Czyli to nam daje pewne wyobrażenie o intensywności prześladowań. Zareagował papież Pius IX, podnosząc wielkie larum i wskutek czego Francja podjęła interwencję w Libanie, wysyłając tam swoich 6 tysięcy żołnierzy do Bejrutu. I w ten sposób Liban stał się protektoratem francuskim. A na konferencji w Wersalu postanowiono po pierwszej wojnie światowej, że będzie państwo libańskie, Dalej pod, pod protektoratem francuskim, aż w roku 1943, w czasie trwania II wojny światowej, Liban ogłosił niepodległość, uchwalając bardzo ciekawą konstytucję, w której możemy sobie wyobrazić, jak jest skonstruowany Liban i tak jest do dziś. Prezydentem Libanu zawsze zostaje chrześcijanin Maronita, premierem muzułmanin Sunnita, przewodniczącym parlamentu muzułmanin szyita wiceprzewodniczącym prawosławny, a szefem sztabu generalnego Druz. I jakoś sam sobie radzą w tym, w tym kraju, w, taki, w, taki mozaice, w takiej mozaice religijnej. Radziliby sobie całkiem nieźle i byliby chyba najbogatszym państwem wśród e, krajów Bliskiego Wschodu, gdyby nie to, że w latach 70. i 80. zaczęła napływać do nich intensywnie ludność muzułmańska, która sprawiła, że wybuchła wojna domowa straszna wojna domowa, o której już nie będę mówił, dopiero, po której dopiero teraz Liban znowu staje na nogi i myślę, że szybko stanie się, jeśli nic nie staje na przeszkodzie, znowu wiodącym krajem i zieloną wyspą na arabskiej pustyni. To tyle, moi drodzy, w maksymalnym skrócie dziejów narodu maronickiego. Powiedziałem wam to, ponieważ... Zapewne nie wiem, kiedy czy kiedykolwiek ktoś Wam o tym jeszcze więcej opowie, ale warto coś wiedzieć, kiedy się spotka jakiegoś Maronite, ponieważ ich większa część, albo niemalże blisko połowa, mieszka już na emigracji, jest proszona przez różne wojny. Więc nigdy nie wiadomo, czy kiedyś nie spotkamy. A oni przez tyle wieków, przez prawie dwa tysiące lat, kiedy wszyscy patrzyli albo na Konstantynopol, albo na Stambuł, Maronici zawsze patrzyli na Rzym. Naród dzielny, którego wiara sprawdzona w ogniu. Dlatego nikt nas nie dziwi, moi drodzy, że jest dobrym pomysłem i, i, i darem Bożej Opatrzności, że trzech największych świętych, którzy wyszli z tego narodu, właśnie znajduje się u nas. Których świętość słynie jak, jak wielkość i sława słynnych cedrów libańskich, drzew potężnych i majestatycznych, które według legendy zostały zasadzone ręką Boga. Tychże troje, święty Szarbel, święty Nimatullach i pośród nich jedna kobieta, święta Rivka, żyli w XIX wieku. Żyli w opinii świętości, zmali w opinii świętości, cuda się zadziały od razu po ich śmierci. Już w latach dwudziestych Maronici przedstawili do stolicy apostolskiej dokumenty z prośbą o uznanie ich, świętości i wyniesienia na ołtarze. No, ale te, Rzymy, te młyny rzymskie mierą powoli i mierą tym wolniej, im dalej coś od Rzymu dzieje. No, a marynici też byli daleko, jak i dzisiaj są daleko, więc długo to trwało. Pierwsze z nich doczekał się święty Szarbel, którego portret wisi tutaj w naszej świątyni. Jest to jedyne jego przedstawienie, zrobione niejako z natury, bo jest tylko jedno, i to jeszcze słabo wyraźne zdjęcie, na którym on w sposób zresztą cudowny, odsyłam do literatury, pojawił się. Urodził się on w roku 1828 w północnym Libanie, jako piąte dziecko biednej, ale pobożnej rodziny libańskich chrześcijan. Na chrzcie otrzymał imię Jusów, czyli Józef. Jeszcze jako chłopiec przyszły święty wyróżniał się pobożnością i zamiłowaniem do modlitwy. A sprzyjała temu rodzinna atmosfera wypełniona miłością i ciężką pracą. Swoje powołanie do życia zakonnego święty Szarbel zrealizował, gdy miał lat 23, kiedy wbrew woli rodziny wstąpił do maronickiego klasztoru świętego Marona w Wannaya. Potem złożył imię śluby zakonne i przyjął imię Szarbel na część jednego z antyocheńskich męczenników z I wieku. Potem przełożyli go, przenosili z klasztoru do klasztoru, wykształcili. W czasie swojego kształcenia spotkał, no właśnie, innego świętego, który także dzisiaj towarzyszy mu w relikwiarzu. Jest nim święty Nimatullah, o którym powiem za chwilę. Po odbyciu studiów i otrzymaniu święcenia kapłańskich, ojciec Szalbet wrócił do klasztoru świętego Marona. I głównym celem jednego, jego życia zakonnego, jak sobie postanowił, było jak najszybsze zjednoczenie z Bogiem. I temu służył niezwykle, niezwykły jak na zakonnika, w czasie obecnym to już nie mówię, ale nawet wtedy budzi już zdziwienie poprzez swoją modlitwę, umartwienia i praktyki pokutne i posty. Po 16 latach pobytu w klasztorze Świętego Marona, Ojciec Szarbel uzyskał od swoich przełożonych pozwolenie na zamieszkanie samotne w górach niedaleko klasztoru, w pustelni świętych Piotra i Pawła. Tam, przebywając w odosobnieniu, milcząc, modląc się i umartwiając, zamierzał, naśladując świętego Marona, jeszcze bardziej zbliżyć się do Chrystusa. Czas wypełniał modlitwa, kontemplacja, umartwienia fizyczne i praca. I ciężka praca. Pod habitem nosił włosienicę. Spał na twardej ziemi tylko kilka godzin na dobę. Jadł jeden posiłek dziennie, bezmięsny i tylko z tego, co zostało po innych mnichach. Codziennie odprawiał mszę świętą, spędzając cały poranek na przygotowaniu się do niej, a po jej odprawieniu kilka godzin trwało w dziękczynieniu. Przez wiele czasu, o różnych porach dnia i nocy, poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu i odmawianie Różańca Świętego przed obrazem Matki Bożej. I tak w pustelni spędził 23 lata swego życia. 16 grudnia 1898 roku, podczas odprawiania przy świętej, w czasie podniesienia dostał udaru mózgu. Zmarł 8 dni później, w Wigilię Bożego Narodzenia. Został pochowany na przyklasztornym cmentarzu. Przy jego grobie dzieją się cuda aż po dziś dzień. Uważany jest za ostatniego wielkiego kontynuatora tradycji starożytnych anachoretów. Drugim spośród świętych, którzy już zostaną z nami, jest święty Nimatullah al-Hardini Yusuf Kasab. Urodził się w 1808 roku w Hardin w Libanie. Jego rodzice również byli wierzącymi chrześcijanami, a na Chrzcie Świętym również otrzymał imię Józef, czyli Jusuf. Od dzieciństwa już w szkole zetnął się z mnichami maronickimi i postanowił poświęcić swoją, swoje życie służbie Bożej. Wstąpił do zakonu maronitów św. Antoniego, a po dwóch latach prób rozpoczął nowicjat długie godziny spędza przy naświętym sakramentem i na, na werytowaniu starych ksiąg, ponieważ wyuczył się sztuki introligatorstwa. On, zgodnie z tym, co w dzisiejszej lekcji napisane jest, wszystko, co jest napisane dla naszego, złożył śluby zakonne i przełożeni, ze względu na jego nie, niespotykane zdolności, skierowali go na dalsze studia filozoficzne i teologiczne. Po wyuczeniu się wrócił Uczył w różnych kolegiach młodych mnichów, jak zostać świętymi. Udzielał się bardzo w czasie prześladowań, o których wspomniałem. Udzielał schronienia uciekinierom i prześladowanym. Za jego, dla jego zasług, ktoś apostolska trzykrotnie mianowała go głównym asystentem zakonu marynickiego. Odznaczał się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Zbudował osobiście ku je czci 16 ołtarzy. Zachęcał wiernych do oddawania czci Matce Bożej i w które zakładał. Zmarł w 1859 roku w opinii świętości. Jego ostatnie słowa brzmiały: Tobie, Maryjo powierzam duszę moją. I trzecią świętą jest Butrosajech Choboch Arrajesz. Imię można tłumaczyć jako żeńską formę słowa Piotr, czyli spolszczając, można by ją nazwać Pietrą, tak miała na chrzcie świętym. A przyszła na świat w roku pańskim 1832 w górskim regionie Libanu, wychowana w pobożnej rodzinie, która po śmierci matki znalazła się w tarapatach finansowych. Dlatego ojciec. Oddał swoją córkę do pracy jako służącą w domu zamożnego Libańczyka w Damaszku. Ale kiedy po czterech latach wróciła, okazało się, że ojciec ożenił się po raz drugi, a zarówno potem on, jak i Macocha wcale nie chcieli oddać swojej córki do klasztoru, aby poświęciła swoje życie Bogu, tylko mieli dla niej inny plan. Na które na szczęście święta się nie zgodziła i wstąpiła do zgromadzenia córek Maryi. Pracowała w kuchni, uczyła się ortografii i arytmetyki, pogłębiała znajomość języków obcych. Potem była nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w szkole dla dziewcząt. Ale ponieważ nieustannie modliła się o to, aby Pan Bóg objawił jej swoją, swoją wolę, tak aby móc ją wypełnić doskonale, dobre pytanie, ciekawe, czy my się tak codziennie modlimy o wypełnienie woli Bożej? I tak pewnego dnia Pamłok ją wysłuchał. We śnie ukazali się jej święty Jerzy, święty Szymon słupnik i święty Antoni Pustelnik, i powiedzieli do niej. Wstąp do zakonu libańskich mniszek maronickich, święta od razu tak uczyniła. Już po roku złożyła uroczyste śluby zakonne i przyjęła imię Rawka, na pamiątkę swojej matki. Tego co mi wiadomo, Rawka jest arabską odmianą hebrajskiego imienia Rebeka. W tymże klasztorze przeżyła lat 26, dając przykład posłuszeństwa, gorliwości, ascezy, poświęcenia i pracowitości. W roku 1885 roku uprosiła Pana Boga, zwłaszcza, moi drodzy, uprosiła Pana Boga. Aby da jej łaskę udziału w swojej męce. A Pan wysłuchał jej prośby. I dotychczas zdrowa Rebeka zaczęła cierpieć z powodu różnych dolegliwości, które znosiła z wielką cierpliwością i pokorą. W każdym roku Chrystus otacza ją nowym cierpieniem. Straciła wzrok, wkrótce została sparaliżowana. Ale nieustannie dziękowała Bogu za wszystko. Z co spotykało i ofiarowała swoje cierpienia za nawrócenie grzeszników. W sposób szczególny umiłowała Różaniec Święty, dlatego jest najczęściej przedstawiana z różańcem w ręku. Zmarło w opinii świętości w roku pańskim 1914. Moi drodzy, świętość albo święci w niebie. I już nie mają narodowości. Poruszają, porozumiewają się niebiańskim językiem, i na pewno są tam wśród nich ci, którzy chcą z, albo zechcą naśladować gorliwość w życiu i święto świętego Szarbela, świętego Nimatu Lacha i świętej Rawki, którzy zostaną z nami, będą zawsze prezentowani w tym pięknym relikwiarzu we wszystkie święta pierwszej klasy i w okresy świąteczne, tak jak bywało do tej pory zachęcam do modlitwy, do zapoznania się z, z ich życiem. W kruchcie są różne materiały poświęcone życiu tych wielkich świętych, niektóre można nabyć, a niektóre można wypożyczyć. Te książki do wypożyczenia są opatrzone stosowną adnotacją. I tak, moi drodzy, sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Amen. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.